Hej, witam was serdecznie, tu jest Betairon i zapraszam was na nową serię z gry Spec Ops: The Line, jak widzicie. Tak, to była druga gdzieś tam gra, którą byście wybrali. Najpierw był Far Cry, były dwa głosy na Far Cry, z tego co widziałam. Były, bo ten... Coś z komentarzami ja miałam wszystkie do ocen, znaczy do przeglądnięcia miałam ustawione. Teraz mam ustawione, że wszystkie mi się pokażą, więc... W razie czego, jakbym dostała jakiś spam, a czasem mi się zdarzało, no to sobie jakoś to szybko ogarnę i usunę. A kurczę, no... Nie wiem, może faktycznie YouTube ma coś takiego, że niektóre te komentarze widzi, że coś tam... Nie wiem, ja nic złego nie widziałam w niektórych komentarzach, które się w ogóle nie chciały wyświetlić pod filmami, więc... Nie mam zielonego pojęcia czemu. Tak, Spec Ops: The Line była, tak mówię, drugą grą. Były cztery gry wtedy do wyboru. Mieliście Far Cry, mieliście Spec Opsy, mieliście Murder Suspect i Alana Wake'a. No więc jedziemy dalej, jedziemy ze Spec Opsami. Premierę miała 26 czerwca 2012 roku. No na PC-ty, na Xboxa 360, na PlayStation 3. Raczej nie zrobią z tego... nie zrobią jakiegoś remastera, remake'a. Remastera, nie remake'a. Remake'a to by musieli od nowa robić. Historia jest świetna. Tam jest parę zakończeń, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy gdzieś tam... Na pewno wpływ ma jakieś tam znaczenie na końcówkę w trakcie gry tam. Pamiętam, jest taka sytuacja przykra dość. Niestety i nie pamiętam, co tam wybrałam. Tu mamy, mamy wieżowce, mamy pustynię, czyli mamy Dubaj. Czy miejsce na ziemi, może kiedyś się wybiorę, nie wiem. Któż to wie. I to jest takie... Strasznie ten Dubaj wygląda taki opuszczony, z tego co pamiętam. Tam te... Tam jakieś... katastrofy naturalnej, czyli gdzieś tam matka natura zemściła się na wszystkich tych, którzy zbudowali. Tam chyba też, nie wiem, czy tam jest największy wieżowiec, czy gdzieś mi się z czymś innym myli. Bardzo możliwe. No bo przy tej katastrofie została wysłana grupa amerykańskich żołnierzy pod dowództwem pułkownika Johna Conrada, a nie Walkera, a tam jeszcze Walker. Coś tam Walker. I no mamy za zadanie ewakuować chyba mieszkańców, coś takiego było i tam wyskoczą jakieś dziwne, dziwne potwory, chciałabyś, no dziwni panowie. Ocenę ma gra, no bardzo dobrą, 7,5 na 10, więc taki... Może nie przeciętnik, ale nawet w miarę dobra gra. Jak widzicie, mam spolszczenie wgrane. Normalnie na Steamie nie ma spolszczenia. Ale wrzucę wam gdzieś tam linka, jak poszukam, gdzie ja to, skąd ja to miałam. Nie ściągałam to spolszczenie. Pełne, bo wiem, że widzę, że gdzieś tam wcześniejsze, może to już w końcu dopracowali, bo to już dawno, dawno. Przecież gra jest może nie stara jak świat, bo w przyszłym roku będziemy mieć 10. urodziny. No ale jest polski, jest grafika, no wszystko chyba na maksa mam, co? Wyżej się nie da. Nie wiem, jak sobie poradzę z klawiaturą, myszką, bo ja chyba skończyłam na padzie i to też teraz się rzucę, będziecie... Co? Znaczy, jaki poziom? Tak, wybierzemy sobie kampanię. Znów, bo chciałam sprawdzić. Rozdziały. Fajnie to jest pokazana taka mapka, będziemy się potem... przenosić i tak dalej, i tak dalej. Rozdziałów, z tego co mi się wiadomo, było już 17, 18, 16, coś koło tego. Ale to chyba nie są takie jakieś długie. Dajmy sobie nową grę. Nowa gra, no właśnie, zaczęłam tu. Ewakuacja. Pusty. I ja skończyłam tak szczerze, w jednym momencie miałam... W jednym momencie będzie dyskoteka i pamiętam, że pomimo dyskoteki i dezorientacji udało mi się bez zginięcia zrobić ten taki jeden etap. Ale chyba był jeden tam na końcu gdzieś etap, albo nawet dwa, bo tam gdzieś coś tam jakieś pojazd się zabezpieczało.
albo kurde gdzieś jechał i coś się tam działo. I skończyłam na misję samobójczą, Suicide Squad, no tak jak oglądałaś w kinie. Suicide Mission. I bo tu fubar jest najwyższy i to trzeba odblokować sobie właśnie, kończyć na tej poziomie trudności. Jak właśnie grałam chwilkę na tej misji samobójczej poziomie trudności i w miarę to tak. Tak mówię, nie wiem, czy sobie dam radę, jeśli chodzi o sterowanie. Jak nie, to się przesiądę na pada i tyle w temacie będzie. Dobrze, wiem, że ktoś zaraz powie... Walker, no właśnie. Trust me, wiem, co robię na tym poziomie trudności. Skończyłam na nim grę, więc... A to było ho, dawno temu. Może jakieś... Skille mi się wgrały w głowie i wyjdzie to lepiej. Znaczy, nie było źle, tak jak mówię. A, co mamy? Tego, co pamiętam, było spoko. Tak, pamiętam kiedyś ten... Grałam na padzie, bo myślałam, że to jest super, kurde, że przycelowanie jest automatyczne w padzie, no nie? Czasem. A to tak nieprawda. Czemu dalej to wyje? Czatu, to nie jest czat głosowy. jak niżej mam ciszyć ten głosy. Spokojnie, ja wiem, co robię, nie musicie się martwić. To jest spoko gra, to nie jest Far Cry. To nie jest Far Cry, który dalej leci, ale... Dalej radę. Spokojnie. Chyba, że to nie jest ten pan. Czemu dalej to tak głośno? Efekty. Masakra. Jezus, dlaczego krzyczysz mi do ucha? Doesn't matter. Just keep it steady. Spoko, spoko. Spoko, spoko, dam radę. Dam radę, spokojnie. To nie jest dla mnie nowość. Gdzie? Boże, kostkowa. No. Chodź w burzę, w piaskową, skoczymy. A jakie slow mo, spowolnienie. No, tylko po to, żeby się zderzył. Dobra. Już wszystko. Jak będziecie mieli liczyć, ile razy zginę, ciekawe co? Jebz. Tak mówię, widoki ładne. Historyjnie. Historia jest wow. Wow, wow, wow. Razy z tobą powiedziała. Dobra, mamy jakiś... John Conrad, the greatest man I ever served with. Aha, mamy tego, Johna Conrada znaleźć chyba, coś takiego mi się śniło. To było to raz w Kabul, kiedy dragł mój bleeding carcass half a mile to an evac chopper. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. Nie ma? Szkoda. Remember when the first storms hit Dubai? O Boże. You're probably all safe and sound at home watching TV. Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan. Instead of coming home, he volunteered his entire battalion. Ale i tak się ci wycofali z Afganistanu ostatnio, Stany. Tam się masakra dzieje jakaś, niezbyt wesoło tam jest u nich. The official story is still hazy, but what happened next? All we know for sure is that the storms got worse. Much worse.
Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. No właśnie, to ma wprowadzenie, że tam... No, że on gdzieś tam tych ocalałych próbował uratować ten Conrad. Porażko, no. No takie miejsce niezłe, no ja już mam jakiś ten górze piaskowe czy coś. Hey Cap! Captain Walker! What is it, Lugo? Got a situation, sir. Jacek mi się dostał do butów. And take it up the chain, Sergeant. Roger that! Lieutenant Adams! I hear you, Sergeant. What's your status? Status is chafed, sir. You say chafed, Sergeant? O, widzicie, Anro. Yes, sir. Kratka, więc tak, mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam bardzo znaczków dziwnych. Gentlemen, welcome to Dubai. A ja też jestem, ja nie jestem panem. Mnie nie powitasz w Dubaju. Yet to be seen, Sergeant. You got a lock on that transmission? Yes, sir. About 800 yards away. Then we're 800 yards away from seeing who's more full of shit. Wow. If I wasn't a hardened killing machine, that might have hurt. No, to gry nogami. Gość specjalny. A dziękuję, dziękuję. Gość specjalny. All right, remember, this place has been designated a no man's land, which means we're not supposed to be here. Ewakuacja, mamy rozdział pierwszy. Roger, Dodger. Aby powiedz, o, spację. Okay, grab some cover. Dobrze, pamiętajmy, że na spacji mamy cover. Now check your sights. Nie, chyba bardziej ten. Nah, we're clear. Myszka, klawiatura, good. Jeśli chodzi o celowanie. Wow. What happens in Dubai stays in Dubai. A nie w Las Vegas, tak się mówi. Just find a way down. You got it. Lewy shift, o Jezu. No jakoś tak chyba nie zamierzam znajdywać tych danych wywiadowczych, chyba że gdzieś zobaczę. Tam, na liny, hops. Jupi! No, super. Just keeping it light, boss. Yeah, I don't need light. Need you focused on the mission. What mission? We're basically poking a dead dog with a stick. Rozumiem, broń. Locate survivors, leave the city immediately. Radio command from outside the storm wall. Chyba wszyscy aha, no bo tak ewakuacja była i chyba zasypało im przejazd tutaj pod dołem. Fajne takie promienie słoneczne. Efekt. Torb. Masakra. No to chyba tam też tak te, teraz jest. Wszyscy gdzieś tam próbują się ewakuować. Walizka się zbugowała. Próbuję się ewakuować z Afganistanu. A to co to? To wielbłąd? Wygląda to jak wielbłąd. Tartowców dostojnych. Pokażcie mi się wszyscy. Ocenię. Chyba nie bardzo. To tak jak ja prawie, że... Dawy kontra, bozie. Dobra, spoko. You know, it does feel like we're being watched. No. A raczej pewnie tak. Well, this looks like the place. Trapped in the storm. Yep, this is what we're looking for. Whatever it is. What's that supposed to mean? Klika, gościu. Stress beacon, but it ain't military. Sygnał SOS. SOS? Sygnał SOS? Gdzie obiad? A takie jakieś, kurde, widać jak ten pot. You better come see this.
Tylko wygląda, jakby to był jakiś ten... Oh, fuck. Nie trądzik, jakaś wysypka. No, oddział gdzieś tam też. Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? Probably the koledzy. Już przyszli. Don't worry. I think we're about to find out. No, raczej tak. Już się dowiedzieliście. My name is Captain Martin Walker. We're looking for survivors. Why? So you już otarłeś się z tego? Tak. Robki ci zeszły. You speak Farsi? Maybe we can understand each other better. I got in Torim half bezanim. Oh, Lugo. This could go south real fast. No ja wiem, no właśnie. No. Tak, to trzeba trafić w ten. Jeśli chodzi o poziom trudności, to nie jest jakieś bardzo trudna ta gra. Czekaj, na A się zmieniało. Tak, mówię. Tym sobie damy. Oni są też ogarnięci, tak wam powiem, nasi kompani z drużyny, więc... Możemy ich... Tak, możemy im też rozkazywać. Aha, E. Dobra, poużywajmy sobie takich tych. No. Lugo, take him out. Yes, sir. No. Leży. Wow, aż cały billboard się rozbił. On top of that bus. Get eyes on the target. Enemy down. Tak mówię, oni nie są jacyś wymagający. Tak mówię, nie jest to trudne, dlatego żem się wzięła za ten poziom trudności. Tak, egzekucja niestety. No chyba nie. The hell was that? Boom boom. I'm picking up a distress call. Patch it through. 33rd dispatch. This is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat. The insurgents have us surrounded. Request immediate assistance. Już lecą. Chyba. We need backup. Macie szczęście. Distance. About 100 yards away. Let's move. No to chodźmy. Heads up, contact! Aha. Coś zapominam, że... No, nie. Widzę, że tam ten, ale... Mówiłam wam, że to jest... Właśnie takie... Aha, jakiś... Mówiłam wam, to będzie łatwe. Na takim poziomie trudności dla mnie. Chyba. Aha, tu jeszcze beczka jakaś... Znaczy... Beczka jak beczka. Wiecie, macie gdzieś te...
dane wywiadowcze, nie pamiętam, bo to tak nie zbierałam szczególnie. Mayday, jakoś. Mayday! This is Alpha Patrol, requesting immediate assistance. Is anyone out there? No już lecimy. Mówię, macie szczęście, że ktoś tu jest. Alpha, if you can hear me, we're approaching your position. Oh, fuck. Thank fucking Christ. I think Martin's dead. No leży. Is anyone else with you? There's four of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. Dobra, idziemy im pomóc. They live. Tak, nie grałam ten na Steamie jeszcze. Tak, mamy tłumiki. Możemy sobie tłumiczka zamontować. Boże drogi, keep low profile. Jak średnio low profile. Co tam jeszcze? No właśnie widzę na wingu, że są. O Jezus! Poczekamy sobie. Chcę się zbliżyć do nich, do cwaniaków. A ty chyba już nie potrzebuję tego tłumika. Co? Myślałem, że masz nieograniczoną amunicję. Pomarzyć. A ty jesteś mój. A ty kto ty jesteś? Też mój. Ta. No chodź. Wykaż się, pokaż się. Pokaż twarz. Poważnie nie pokażesz mi się tak, że się skulił tam? Będzie się. Czy ja chcę ten? Zbierajmy o nich. A, tu mam mniej tej amunicji. To poproszę moją z powrotem. Aha, damy wybory. Potter, moja pierwsza śmierć. Ale Boże, mi się popatrzyła na tą torbę i tak, żebym się zastanawiała, co to jest. Spoko. Pierwsza śmierć, pierwsza ostatnia. Znaczy, pierwsza ostatnia. Target down. Kill confirmed. Keep moving. Keep a low profile. Okay. Gotta re-up. On the move! Shit, we got hostiles! I told you, got movement! On the wing! Cover my ass! Cover my ass! My two! Jak polecieli do przodu? Cover my ass too! Jak mówię, dałem sobie radę, panowie. O Jezus Maria, co ja chciałem zrobić? Jeszcze tam się... Kitra. Zapomniałem, że tam ich ten jest, ten... jakiś ten... Przedkanik, olbrzym, coś w tym stylu. Aha, dobra, te dane już... Hey, over here! God damn it!
To za moją śmierć. In the doorway! O Jezu! No dobra, sam jeszcze jest. Tam widziałam, że coś się kitrało. Chodź ta. Got you back! Hurry! Watch it! Shotgun headed our way! Hostile down! Jak mówię, zapatrzyłam się na dane wywiadowcze. Tam jeszcze ktoś. No chodź. Wszyscy. No to wygląda. Macie więcej ammo do tego AK? AKKK? O Boże. No i co? Hurry up, Walker. He's done. Dobra. Target down. Yes, mamy. Uratowaliśmy chociaż jednego. You're gonna have to talk fast, boss. He's fading. We're here to help. Just stay with me, all right? Forgive me. They took McPherson. You gotta find him. We will, but I need you to tell me where they took him. Daleko stąd. Lalala. To the nest. Nest. Gniazda. Nest. All right, good. And what about Conrad? Is he still alive? God damn it. Lugo, mark the bodies on tack. Adams, check outside for tracks. I want to know what the hell is going on in this city. No, nic wesołego. Raczej. Got multiple tracks headed north. Then we follow them. No to idziemy. Okej, ciekawe, czy gdzieś indziej jeszcze był. Dobra, nie zastanawiaj się nad tymi daniami obiadowymi. Danymi wywiadowczymi, oczywiście. No nie. Recon to rescue the minute we found US soldiers butchered. Fucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Conrad's still alive. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. Guess this is the nest. Yeah, it's quaint. Very post-apocalyptic. No, raczej. Don't get cocky. Cały Dubaj jest obecnie taki post-apokaliptyczny dosłownie. Wydma, rozdział drugi mamy. Dobra, jeszcze sobie pociągniemy kawałeczek. Careful, they got a lookout. Below, on the walkway. Put him down. Jak pięknie panowie nam robią. Patrz, dane wywiadowcze, patrzcie. Nie wiem, po co ja to zbieram. Żeby było. Tak jak mówię, tu akurat te spec opsy o tyle niby ten feeling strzelania. Może ten feeling strzelania nie jest jakiś zajebisty, ale tak. Ale historia jest świetna i kompanii są w miarę ogarnięci, tak mówię. Na kół się rzucę. Tu też dobrze się te granaty rzuca. Tam ktoś jest? Jeszcze nie, ale zaraz pewnie będzie. No chodź tutaj. Nie? To łap. Niestety oni są gopkame. Przykro mi. Heads up! Shotgun coming our way! We got grenades, let's use
Aha, nie masz granatów. No, słyszę muzykę. Prawa autorskie. No. O. No i patrz się, biegnij. Panowie, moi drodzy. Co wy robicie? Muszę się nazbierać ammo. No. Twoje plecki, moje szczęście. Dosłownie. Coś to komuś zrobi? Dobra, mamy granatki kolejne. O, przykro mi. Nie zdążyłam podejść do ciebie. Boże, mam nadzieję, że poważnie nie będę mieć jakichś praw. Ale pewnie będę mieć. O Boże. Aha, co tu? Przepraszam, migło mi widziałam. A, kasetka. Gdzieś spadła skądś. Dobra, idziemy dalej. Poważnie, nikogo tu nie ma? Ile głośników mają powieszonych. Aha, pa. Let me go on record and say this shit just got weird. Fuck weird. This is out of control. Not only do they got people here, they got a fucking DJ. We need the radio command ASAP. No, not yet. Cicho, cicho. The 33rd need our help, and this soldier can lead us straight to him. Once we know the 33rd is safe, we'll radio for evac. Dobra, lecimy. A ty gdzie? Jak pod tak. Oho, ho. Tak, amunicja w ogóle. No, tylko że to jest ten. Chodźcie granatę. No i po was. Gdzie? Opcja odwróć działko? Ale ja nie widzę działka. Może tam gdzieś będzie działko. No, też można było trafić ich zmieść dosłownie. Można było ich zmieść. Aha, tu jest. Mech. Tu chodzi o tam. Dobra, dostał. Dobra, jakiś punkt kontrolny bym chciała dostać. Czułabym się bezpieczniej. Where the hell did they go? That was too easy, boys. Heads up. Roger that. No, coś fajnego. Skarb właśnie z tym. Z granatnikiem. Dobra, pobiegnijmy sobie. It's a fucking ambush! Take cover! One down! Myślałem, że trafiłam go.
kto? No tam! Ładnie, ładnie. O Jezu. O Jezus Maria! Aha, no tak. Be dead. Nie! Nie! Jezus Maria, ile was jest? No widzę, że disposed jestem taka... Nie unikniecie mojego dzikiego uniku, znaczy... Czy ty możesz mi... Wow, ile was jest? Co to... Zapomniałam, że ile że was tu jest tyle. Nie mówiłam, że nie będzie śmierci, to wiecie, to jest niemożliwe, żeby nie było śmierci. Tylko trzeba ich ogarnąć. A tak... Czemu by nie używać, jak mamy? A, tu są. Dobra. Spadamy tam do tych kolegów naszych. Dobra, spoko. Wow, nie wiem, do kogo mam strzelać. Aha, nie masz. Nie. Ja nie wiem, do kogo mam strzelać, to jest to. A niech ich wsyśnie. Wsyśnie ich, znaczy... Wsyśnie. No. Czy ty mi w ogóle scelasz? Bo nie wyglądasz, jakbyś scelał mi. Wow. Ale nie, tak miało być. Spokojnie. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek. Rozdział trzeci. Ile trzy rozdziały co na jeden odcinek będą? Wow, naprawdę. Dobra, tak jak mówię, skończymy sobie na następnym odcinku, pójdziemy dalej. Zobaczymy, co nam przyniesie. Tu trzeba było przeczekać tych kurcze wrogów, bo ich było za dużo. No, tak jak mówię, dawno grałam i zapomniałam, że to akurat tak było. Na pewno będzie lepiej niż Far Cry. Przeklęta seria Far Cry. Nie, no może nie będzie tak źle, no tak jak mówię. Far Cry jest starszą grą, trudniejszą grą bym powiedziała. Kiedyś to takie właśnie robili gry, teraz to coraz łatwiejsze jest. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami z znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się... A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Jezus Maria. W kolejnym odcinku z gry Spec Ops. Próbujący przeciwnicy. Nie no, Spec Ops The Line. Dzięki. Cześć.